35-lecie pracy społecznej świętował wieloletni przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów, Ryszard Nowak. Początkowo skupiał się na działalności wokół szkoły, gdzie uczęszczał jego syn. Stopniowo coraz szerzej działał na rzecz całej dzielnicy, brał udział w pracach społecznych, później angażował się w działalność nieformalnych wspólnot samorządowych, które 17 lat temu przekształcono w oficjalne jednostki pomocnicze Urzędu Miejskiego, czyli Rady Wspólnoty Samorządowej. W sumie już od 35 lat Ryszard Nowak działa społecznie na rzecz mieszkańców Wałbrzycha. Przy okazji jubileuszu zapytaliśmy, skąd wzięły się u niego chęć i zapał do takiej aktywności. Mieszkając w Sobięcinie, no czasy były takie troszeczkę nie za ciekawe. Mamusia nas sama wychowała, czwórkę dzieci. I stąd, mówię, wzięła się ta praca społeczna, bo wielokrotnie, mówię, brakowało to na obuwie, na wyprawkę, czy na kurtkę zimową, nieraz tej kolacji wielkanocnej, czy Wigilii. Troszeczkę ona była taka uboższa, no bo to sama mamusia pracowała, a wychować czworo dzieci było trudno. I jak przychodziły święta, czy Mikołaj, no człowiek wyglądał, czy przyjdzie ten Mikołaj, czy zapuka do moich drzwi. No bywało takie lata, że ten Mikołaj no, nie zapukał, bo nie było z czego, prawda, zrobić. I tak jak siedzieliśmy na klatce schodowej z kolegami, no każdy marzył, może będzie coś no, na te święta, czy nie będzie. I tak postanowiłem, że jak dorosnę, to zrealizuję sobie te dziecięce marzenia, żeby pomagać. No i to się stało. Ludzie, którzy znają Ryszarda Nowaka, określają go jako osobowość, której nie sposób odmówić. Stąd mimo skromnego budżetu, jakim dysponuje Rada, udaje się co roku zorganizować szereg wydarzeń skierowanych głównie do dzieci. Wyprawki szkolne, prezenty mikołajkowe, spotkania świąteczne dla mieszkańców dzielnicy. Wszystko dzięki ofiarności sponsorów, do pozyskiwania których Ryszard Nowak ma najwyraźniej szczególny dar. Działalność w RWS to także rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców. Nie oglądamy się, prawda, za siebie, żeby, mówię, ach, bo coś może z nieba spadnie, nie. Tu trzeba to po prostu wypracować, trzeba to lubić i przede wszystkim dużo empatii mieć w sobie i do drugiego człowieka, cierpliwości, zrozumienia, bo tutaj z różnymi sprawami przychodzą. No i trzeba te problemy rozwiązywać. No to ja to czynię. Jak nie urząd pracy, to do ośrodka, to do pana prezydenta z prośbą, do MZB, czy do Boku Biały Kamień. To są ludzkie problemy, które zostawiają tutaj. Jak twierdzi jubilat, czuje się spełniony jako społecznik, ale zarazem nie spoczywa na laurach i stawia sobie coraz ambitniejsze cele. Chciałbym kiedyś, mówię, tą naszą grupę ze Świetlicy dzieciaków wziąć na polskie morze, pojechać na 2 tygodnie, bo sam nie byłem nad morzem, a na wakacjach już, mówię, 35 rok nie byłem, bo przychodzą wakacje, no to zostaję tutaj z dziećmi. Ale same jak dzieci tutaj, niektóre mówią, a panie Rysiu, przydałoby się na te 2 tygodnie pojechać na polskie morze, no byłoby to piękne, no może to się zrealizuje, bo wiem, że indywidualnie dzieci jeżdżą. Natomiast ja to już się poświęciłem tak, bo wiem, że zaraz wyprawka przyjdzie, trzeba tą wyprawkę dopiąć. Jakbym pojechał na urlop, no to znów wyprawka by została odstawiona. Podczas skromnej uroczystości jubileuszowej nie zabrakło także podziękowań dla osób, które aktywnie angażują się w działalność Rady Wspólnoty Samorządowej. Tradycją jest też honorowanie szczególnie zasłużonych partnerów, wręczając im złote serca. Tym razem trafiło ono do Doroty Rutkowskiej, kierowniczki referatu Kancelarii Ogólnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Pracą społeczną człowiek powinien się dzielić, bo jeżeli ma w sobie dużo empatii, szacunku, ma do siebie, to je będzie miał dla drugiego człowieka. I dzisiaj wręczając złote serce pani Dorotce Rutkowskiej, no to jest taki przepiękny gest, bo ona też pracuje z ludźmi, to jest 20 lat pracy. Też z różnym nastawieniem ten petent przychodzi. I przy tej okazji 35-lecia mego jubileuszu wręczyć osobie złote serce, no to jest dowód takiej sympatii, takiej szczerości, że szanuje się drugą osobę. Pełną relację uroczystości obejrzycie na portalu wałbrzych24.com.